katolickim kraju, w którym konstytucja rozpoczyna się w imię Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jednego, bo dokładnie tak się zaczyna, w której do konstytucji jest zapisana szczególna rola Kościoła katolickiego. A w tym kraju przegłosowano zmianę definicji małżeństwa. Zmianę w taki oto sposób, że dwóch mężczyzn albo dwie kobiety będą mogły zawrzeć związek małżeński, że dwóch mężczyzn albo dwie kobiety będą mogli adoptować dziecko i nikt nie będzie miał prawa tego odmówić. Ale to jest tylko jeden objaw, to nie jest jedyny kraj. Przypomnę sobie, że w większości krajów europejskich, Europy Zachodniej, takie przepisy już funkcjonują. Ale to nie jest jedyny objaw kryzysu, to nie jest jedyny objaw burzy. Przypomnijmy dane statystyczne. W Belgii na 100 zawartych małżeństw rozkłada się 70. W Stanach Zjednoczonych na 100 zawartych małżeństw rozkłada się 50. W Polsce na 100 zawartych małżeństw rozkłada się 35. I to jest być może o wiele groźniejsze zjawisko. Być może o wiele większe burza, bo to oznacza, że ogromna część dzieci wychowuje się poza kontekstem naturalnej rodziny. Wychowuje się bez ojca. A to jest dramat nie tylko psychologiczny, ale również duchowy. W amerykańskich badaniach nad dziećmi, dorosłymi już dziećmi osób rozwiedzionych, badaczki zadawały również pytanie o Boga. I trzeba sobie uświadomić, że osoby, które wychowywały się w domach bez ojca, miały o wiele większą trudność w odpowiedzeniu na pytanie, kim jest Bóg Ojciec, niż te, które wychowywały się w innym domu. Normalnie. I nie ma w tym nic zaskakującego. Pierwszym obrazem, jaki mamy, kiedy wypowiadamy Ojcze Nasz, jest wizerunek naszego Ojca. To jest trudne dla ojców, bo trzeba sobie uświadomić, że wszystkie nasze grzechy, wszystkie nasze zaniedbania odbiją się przynajmniej na początku na naszej relacji naszych dzieci z Panem Bogiem. Pan Bóg oczywiście może rozbić w proch na nasze grzechy. Rozwój duchowy naszych dzieci będzie oczywiście polegał także na przezwyciężaniu tego obrazu. Przecież każdy ojciec jest grzeszny. Każdy ojciec ma matkę. Ale pierwszym obrazem będzie nasz obraz. Jeśli nas nie ma, to nie ma tego pierwszego obrazu. Jeśli nie ma ojców, to cóż dla dziecka znaczy obraz świętej rodziny? I to jest miara burzy, jaka jest wokół nas. Ale dzisiejsza Ewangelia nam mówi, nie musimy się bać burzy. Ona szaleje, świat jest jaki jest, on wcale się tak bardzo nie zmienił. Wystarczy wziąć starożytne Rzym i uświadomić sobie, że jeśli chodzi o poziom liczby rozwodów, był mniej więcej taki sam. Jeśli chodzi o stosunek do życia poczętego, był on mniej więcej taki sam, tylko tam często zabrano dzieci, które się już narodziły. Techniki były mniej rozwinięte. Więc nie musimy się bać. Zamiast się bać, musimy podjąć nasze wyzwanie. Musimy podjąć wyzwanie bycia świadkami Ewangelii małżeństwa i Ewangelii rodziny. Bycia świadkami dobrej nowiny o tym, do czego nas chrześcijan żyjących w małżeństwie powołał Bóg. Bo trzeba sobie uświadomić, małżeństwo chrześcijańskie jest powołaniem. I jak każde powołanie chrześcijańskie, jak w każdym powołaniu chrześcijańskim, jesteśmy powołani również do tego, żeby być świadkami. Już samo małżeństwo jest znakiem prawdy o Bogu. O tym, jaki jest Bóg. I nasze małżeństwa, my jesteśmy powołani do tego, żeby być znakiem prawdy o Bogu. Pierwszym znakiem chrześcijańskiego małżeństwa jest bycie znakiem prawdy o tym, czym jest przymierze Boga i człowieka i jakie to jest przymierze. Bo warto sobie uświadomić, małżeństwo nie jest kontraktem. My często wchodząc w małżeństwo, myślimy, traktujemy je jak kontrakt. No dogadujemy się, tak?
ale istotą kontraktu jest to, że kontrakt może zostać rozwiązany, jeśli jedna ze stron nie dotrzymuje warunków kontraktu. Ale w małżeństwie tak nie jest, bo małżeństwo nie jest kontraktem. Małżeństwo jest przymierzem. A czym jest przymierze? Tak naprawdę poucza nas Bóg, zawierając przymierze najpierw z Izraelem, a potem z Kościołem. Tego przymierza nikt i nic nie może rozwiązać. Niewierność jednej ze stron, zerwanie czy chęć zerwania przymierza przez jedną ze stron nie niszczy przymierza. Ono trwa. Bóg, chcąc pokazać Izraelowi, na czym polega jego przymierze, kazał prorokowi wziąć sobie za żonę prostytutkę. A, tam jest nakładnie, nawet nazywa się nakładnie nieżonnicy, ale chodziło o zwykłą prostytutkę. I tam w Piśmie Świętym jest bardzo szczegółowo wyliczone, z kim i kiedy ona swojego męża zdradzała. I Bóg mówi, nie możesz jej oddać. Masz z nią być, tak jak ja jestem z Izraelem. Zawsze. Tak jak ja jestem z Kościołem, nowym Izraelem. Zawsze. Tak jak ja jestem z każdym ochrzczonym. Niezależnie od tego, jak bardzo chcę sobie pójść. Zawsze. I małżeństwo jest i ma być znakiem tej wierności. Dlatego jest nierozerwalne. Nikt i nic nie może zerwać ważnie zawartego małżeństwa. Nie ma takiej władzy na ziemi i na niebie, która może zerwać ważne zawarte małżeństwo. Nawet papież nie ma władzy, żeby orzec, że ważnie zawarte małżeństwo jest nieważne, że go nie było. Dlaczego? No właśnie dlatego, że małżeństwo ma być znakiem wierności Bogu. I nie ma znaczenia, co zrobiła druga strona. Nie ma znaczenia, czy zostaliśmy skrzywdzeni, czy nie. Bo to my osobiście zostaliśmy wezwani do wierności. I z wierności Bogu nie zwalnia nas na wierność drugiej strony. Pamiętam taką rozmowę z dziewczyną, którą zrobiłem wywiad. Akurat wtedy moja żona, moja Małgosia, była w czwartej ciąży. I a ta dziewczyna była proroczą. I mówię, no nie wiesz, czekamy na czwarte dziecko. Ona mówi, nie czekacie, błąd. Macie czwarte dziecko. W momencie, kiedy to dziecko się poczęło, wy już jesteście rodzicami czwartego dziecka. Nie czekacie. Ja czekam na trzecie. I mówię, no Monika, no to na co czekasz? Do roboty i będziecie mieć trzecie. No wiesz, czekam, aż mąż do mnie wróci, bo 10 lat temu ode mnie odszedł. Ja mówię, naprawdę czekasz na niego, naprawdę go wypuścisz? No i oczywiście, zawarliśmy przymierze. Przed Bogiem obiecałam mu, że go nie opuszczę aż do śmierci i że będę go kochać aż do śmierci. Czekam, nie będzie łatwo. To będzie wyzwanie. Nie wiem, jak się zachowam, ale wiem, że muszę na niego czekać. I powiem tak, to jej zdanie było jednym z najpiękniejszych świadectw miłości, jakie kiedykolwiek słyszałem. Tam nie było żadnego kontraktu. Ona już nic od niego nie mogła dostać. To, co od niego dostała, to był ból, to była niewierność, to była zdrada. Ale jej miłość jest znakiem miłości Boga do człowieka. Oczywiście analogiczny, oczywiście ułomny. Ale tak Bóg nas kocha. Czeka na nas, jak ta dziewczyna czekała na swojego męża. I zawsze, tylko w odróżnieniu od niej, on na pewno nie będzie miał problemu z zobaczeniem. Papież Franciszek mówi, to nie Bóg męczy się wybaczaniem. On się nigdy nie zmęczy wybaczaniem. To my się czasem męczymy proszeniem o przebaczenie. I te mają być nasze małżeństwa. Mają być znakiem przebaczenia. Znakiem możliwości pojednania. Nas Pan Bóg nie powołał do tego, żebyśmy byli doskonałymi małżonkami, bo nie ma doskonałych małżonków. Nic takiego jak doskonały mąż nie istnieje. Być
Być może istnieje doskonała żona, ale jest to również wątpliwe. Nie ma takiego bytu w przyrodzie. Więc musimy sobie wybaczać. Musimy być znakiem tego, że chrześcijanie to są ci, którzy sobie wybaczają. Którzy potrafią się jechać. Chrześcijanie nie są ludźmi, którzy się nie kłócą, którzy się nie sprzeczają, którzy nie mają problemów. To są ludzie, którzy potrafią sobie przebaczyć. Święty Paweł Apostoł w liście do Efezjan mówi: gniewajcie się, nie mówi do nas, nie gniewajcie się, bądźcie zawsze sympatyczni, mili, grzeczni, kulturalni. Mówi: gniewajcie się. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. To jest żelazna zasada, którą mamy w domu. Kłócimy się, a jesteśmy te dwoje cholerykami z początku. Takimi naprawdę festy. Jak się już wkurzymy, to się naprawdę wkurzymy. I zanim jeszcze papież Franciszek powiedział, że jak się kłócić, że jak się małżonkowie kłócą, to mogą rzucać się talerzami, to myśmy już talerzami rzucali. Mieliśmy w domu zestaw plastikowy talerzy, żeby się nie tłukły. To jest dużo tańsze rozwiązanie, właśnie to rzucanie, jak się wkurzymy. Ale mieliśmy jedną zasadę zawsze. Nie kładliśmy się spać, dopóki się nie pojednaliśmy. Czasami to znaczyło, że kładliśmy się spać dnia następnego, to jak byliśmy trochę młodsi. A teraz, jak jesteśmy trochę starsi, to się kładziemy zawsze po drugiej. Jak się już kłócimy, to nie wiemy, że zaczynamy się chcieć spać i że rano dzieci wstaną, no to dochodzimy do wniosku, trzeba się pojednać. Dlaczego tego samego dnia? Dlaczego zanim zajdzie słońce? Dlatego, że my mamy i mężczyźni, i kobiety. Może kobiety trochę bardziej, ale w tym momencie nie ma znaczenia. Obie strony, obie płcie mają tą samą cechę. W komunikacji my bardzo często słyszymy nie to, co ktoś powiedział, tylko to, co uważamy, że on chciał powiedzieć. Bardzo często mąż coś do żony mówi, a ona słyszy coś zupełnie innego. I potem mu tłumaczy: nawet jeśli tak nie powiedziałeś, to na pewno chciałeś to powiedzieć. I trzy dni później my już nie dojdziemy, kto co komu powiedział. Już nie będzie wiadomo, co kto powiedział naprawdę, co chciał powiedzieć, a co nam się tylko wydawało. To można jeszcze ewentualnie wyjaśnić tego samego dnia. Trzy dni później to się już zmieni. Ta piana nerwów, piana wściekłości, czasem piana złości zmieni się w zakrzepłe płoto. I starcie tego będzie bardzo trudne. Wytarcie tego będzie prawie niemożliwe. I tak będzie się na wakacje. Na początku to będzie cierka warstwa. Ale jak ktoś nie sprzątał takiego fotelika dziecięcego do jedzenia przez tydzień, jak kiedyś nie sprzątałem, to wie, że po tygodniu warstwa cieniutka robi się warstwą cieniutką. Tydzień tylko nie sprzątałem, więc nie wiem, co by było, gdybym nie sprzątał przez miesiąc. Ale podejrzewam, że jeszcze lepiej. Więc dzisiaj i tego świadkami mamy być. Dzisiaj potrafimy się pogodzić. Dzisiaj potrafimy sobie wybaczyć. Dzisiaj potrafimy pójść dalej. Drugi element to jest przypominanie i uświadamianie, że chrześcijanie i że małżeństwo jest jednością. Pan Bóg nie powiedział tego tak sobie: jesteście jednym ciałem. Powiedział to naprawdę. A przecież taka uwaga dla tego, że może trzeba się wypróbować przed ślubem, trzeba się sprawdzić, czy my do siebie pasujemy. Otóż fizycznie każdy pasuje do każdego. Jak nie pasuje, to się dopasuje. Natomiast psychicznie i duchowo nikt nie pasuje do nikogo. Nie ma takich dwóch ludzi, którzy do siebie pasują. Bo każdy jest egoistą w taki lub w inny sposób. Każdy ciągnie do siebie, każdy jest egocentrem. Jak jest dwoje egoistów, to oni do siebie nigdy nie będą pasować. Więc żeby się dopasować, trzeba właśnie nauczyć się tego budowania jedności. Trzeba właśnie nauczyć się tego, że się różnimy. Różnimy się nie tylko dlatego, że mamy różne drogi. Jesteśmy z różnych rodzin. Mamy różne doświadczenia. Ale również dlatego, że jesteśmy mężczyzną i kobietą. I już to stawia nas w różnych miejscach. Mężczyzna jest układem bardzo prostym, nieskomplikowanym. Został stworzony jako pierwszy, jako prototyp. Pan Bóg stworzył wtedy dość prostą istotę. Takim największym skrócie można powiedzieć, że mężczyzna składa się z jednego przełącznika. On off.
ma zaspokojone wyższe respiracje, przychodzi w stan off. Nie działa. To po co? Jak któraś z tych jego funkcji jest niezaspokojona, przychodzi w stan off i działa. Kobieta chciała wyregulować. Bierze ten przycisk, chciała to kręcić, coś zrobić. Nie da się. W ogóle faceta się nie da zmienić. Jest jeden moment przed ślubem, który można zmienić, a potem już tylko on sam siebie może zmienić. Natomiast niestety żona go może się za niego modlić, żeby on chciał się zmienić. Kobieta, jako istota stworzona później, najpierw Pan Bóg stworzył prototyp, sprawdził, obejrzał go. Oczywiście było dobre, ale potem stworzył istotę bardziej zmienioną. Bo układ kobiety wygląda jest 1500 różnych przełączników, przycisków, pokręteł, wskazówek, przycisków, no po prostu total. I nigdy nie wiadomo, jak ten przycisk działa. Bo wszystko zależy od momentu cyklu. Ten sam przycisk, ten sam komunikat. Kochanie, pięknie dziś wyglądasz. W połowie cyklu na moją żonę działa fantastycznie. Jest cudowo. Ten sam komunikat pod koniec cyklu. Kochanie, pięknie wyglądasz, kończy się podjął. I czego się czekasz? Czego znowu ode mnie, chłopie, chcesz? Nie wiadomo, no to znaczy trzeba się tego nauczyć. Trzeba potraktować to jako piękno. Jako dar jesteśmy różni. Jak kobieta pyta mężczyzny, jak było w pracy, to kobieta sobie odpowiada. Porządku. No i odpowiedział. Jeśli znajdzie się jakiś pechowiec naiwny, który zada to żonie pytanie, żonie to samo pytanie o przejście miejsc pracy, usłyszy długą 45-minutową opowieść, której wniosek będzie w porządku. No jesteśmy różni i trzeba się tego nauczyć i trzeba to traktować jako piękno. Ale równocześnie trzeba się nauczyć, że komunikat, który nam się wydaje oczywisty, to jest bardziej uwaga dla mężczyzn, dla kobiety jest zupełnie nieoczywisty. Jeśli żona się nie pyta, jak ci smakowało obiad? I ja mówię, nie zły. To co słyszy żona? Zły. Absurdalne. Przecież gdyby był zły, to by mówił, dlaczego nam zły. A jak mówię, że nie był zły, to znaczy, że był dobry. Niestety nie. Bo komunikat to jest nie tylko to, co ja nadaję, ale również to, co druga strona odbiera. I ja się muszę tego nauczyć. I takie mają być nasze małżeństwa, uczące się, odkrywające siebie, ale również akceptujące się, ale również przezwyciężające się. I również obdarowujące siebie nawzajem. Mężczyzna musi się nauczyć. I mąż musi się nauczyć, że kobiecie trzeba okazywać, żonie trzeba okazywać swoją miłość codziennie. Nie wystarczy, że raz powiedział, nie zmienił zdania. Tylko kwiaty, tylko prezenty, tylko inne rzeczy, no może nie codziennie prezenty od razu, ale raz tylko kwiaty mogą być. Tak mam, ale kobieta również musi nauczyć się, że mężczyzna jest wzrokowcem. I że jest grzechem przeciwko mężowi to, że jest kobieta zaniedbana, że o siebie nie dba, że się dla niego nie ubiera, że się dla niego nie maluje. Mąż ma do tego prawo. Tak jak żona ma prawo do tego, żeby mąż otaczał opieką, żeby cały czas ją zdobywał. Żeby troszczył się o to, żeby ona wiedziała, że jest kochana. A nie, żeby się musiała domyślić. I takie mają być nasze małżeństwa. I trzecim elementem to musi być przestrzeń, której mamy dla siebie czas. Jak się pytać małżonków, to oni często mówią, ale rzeczywiście codziennie ze sobą rozmawiają. Codziennie. Ja czasami się dopytuję, a wczoraj? No wczoraj nie wyszło, a przedwczoraj? A 3 dni temu, ale tak mówię to codziennie, tylko rzeczywiście przez ostatnie 3 dni nie było czasu. A 3-4 dni temu, a to już nie pamiętam. Ale nawet jeśli wczoraj, przedwczoraj i przedwczoraj ze sobą rozmawialiśmy, to trzeba sobie zadać pytanie, o czym rozmawialiśmy?
o zakupach, o rachunkach, o dzieciach, o pracy. A kiedy ostatnio rozmawialiśmy o sobie? O tym, co nas łączy, albo o tym, co nas nie łączy. O tym, czego od siebie pragniemy i czym chcielibyśmy siebie obdarować. Kiedy ostatni raz mieliśmy na taką rozmowę czas? No i różnie stąd. Stąd mądrzy kierownicy duchowi, mądrzy terapeuci rodzinni mówią, są tylko dwa wyjścia z tej sytuacji. Albo trzeba prowadzić kwadrans małżeński codziennie. Czyli znaleźć kwadrans w ciągu dnia, żeby codziennie ze sobą porozmawiać. Albo godzinę małżeństwa raz w tygodniu. Tylko, że jak to już ma być godzina małżeństwa raz w tygodniu, to ona musi być wpisana w kalendarz na twardo. I o takiej porze, której się nie da zagadać. Przełożymy na następny tydzień. A może być piątek o godzinie 4:30 rano, albo sobota jeszcze o godzinie 4:30 rano. To jest trudna godzina, ale można przypuszczać, że raczej nikt w tym czasie nie będzie nas zajmował czym innym. Mamy godzinę, herbatę, kawę, o 4:30 raczej kawę i rozmawiamy. Nie tylko o dzieciach, bo dzieci pójdą i ich nie będzie. Tylko o nas. A potem dzieci mają rosnąć w naszej miłości. Pierwszą osobą w małżeństwie dla męża jest żona, nie dzieci. Pierwszą osobą w małżeństwie dla żony jest mąż, a nie dzieci. Bardzo często o tym zapominamy. Ale dla dzieci o wiele ważniejsza jest miłość rodziców między sobą, niż miłość rodziców do nich. Co nie znaczy, że rodzice mają nie kochać dzieci. Ale mają pamiętać o pewnej hierarchii. Małżonek jest pierwszy, przed dziećmi. Dzieci są potem. I to jest pierwsza rzeczywistość, której znakiem ma być chrześcijańskie małżeństwo. Ale jest druga rzeczywistość. Otóż przypominając, zawierając chrześcijańskie małżeństwo, zobowiązujemy się również do tego, żeby być znakiem tego, że Bóg jest Bogiem życia. Nie jest Bogiem umarłych, tylko jest Bogiem żywych. A świadectwem jest Bogiem stworzycielem, stwórcą. A świadectwem, znakiem tego małżeństwa jest to, że małżeństwo chrześcijańskie ma być otwarte na życie. Pamiętam kiedyś taką scenę, w amerykańskiej parafii, do tej parafii wchodzi małżeństwo z 13 dzieci. Kompletny odjazd. Wchodzą te dzieciaki po pomniku, wszystkie, no jak dzieciaki. Z takich mem na Facebooku, nie byłam w Tokio, ale zapałam to Osaka. No i właśnie dzieci krążące w domach. Idą tam właśnie do Osaka, jak oni też w tej parafii. Kompletnie. Mnie to zachwyciło, ja strasznie tak podchodzę do nich i mówię, wow, ale fajnie. Tacy otwarci jesteście, tyle dzieci macie. A on, ten facet się na mnie spojrzał jako imbecyla i mówi do mnie, no to coś dziwnego. Normalne. Jesteśmy katolikami, więc jesteśmy otwarci na życie. Dokładnie tak. Jesteśmy katolikami, w związku z tym jesteśmy otwarci na życie. Tylko kłopot polega na tym, że my nawet mówimy przed ołtarzem. Przyjmę po katolicku wychowam potomstwo, któremu Pan Bóg mnie obdarza. Ale w przeważającej większości przypadków myślimy potomka. A bo w Polsce jednak się przyjął, że dziecko warto mieć jedno. Zaplanowane. Wtedy, kiedy nam jest potrzebne. I tyle. I oczywiście, jak się pytasz, że ludzie nie, to przesada, nie wolno tak mówić. No, ale ja pamiętam swoje doświadczenia. Kiedy nam się rodziło pierwsze dziecko, wszyscy mówili, wow, ale fajnie, no wreszcie macie dziecko. Myśmy na pierwsze dziecko 5 lat czekali, nie mogliśmy mówić, wow, nareszcie. Przy drugim wszyscy mówili, no, w porządku. Może parka będzie. Przy trzecim wszyscy znajomi także katolicy, także wierzący. Katolicy mówili, ale tak, wpadliście, nie? No naprawdę. No. Przy czwartym słyszeliśmy, ale jak to tylko doszło? Jak to możliwe? Jak to się stało? Moja żona jest
Słuchajcie, czwarte dziecko poczyna się tak samo jak pierwsze. Technika się nie zmienia. A jak nie wiecie, jak podręcznik do klasy czwartej przyroda, wszystko jest wyjaśnione. Przy piątym to już prawie nikt nic nie komentował. Mam kolegę, którego przy siódmym dziecku, przy obiedzie, proszono obiad, wszyscy zapomnieli profesorowie, architekci, lekarze, on wyszedł w marketingu, firma się dorodzić. Ale już dowiedzieliśmy się, że ma się dorodzić. My do niego, ale proszę pana, dlaczego? On się tak na nich spojrzał, ruszał kotleta i mówię, proszę państwa, popęd seksualny. Mnie też kiedyś, przecież ja zadałem czworo dzieci, ale ja mam do niego, dlaczego pana tak dawno u nas nie było? Mówię, proszę pani, bo mi się czwarte dziecko urodzi. Mówię, patrzy się na środki zielone. Mówię, aha, czwarte. A płciowo jak to się urodzi? Do niej dwie dziewczynki po chłopcu. Ona mówi do mnie wtedy, o, jaka równowaga, to już pan więcej nie będzie miał, prawda? Ja mówię, nie, proszę pani, przyroda nie znosi równowagi. I w tym momencie ona się zrobiła. I mówi do mnie, a żona? A co na to żona? Ja miałem na końcu języka stwierdzenie, proszę pani, my katolicy żon stanie się nie tam. Wie pani, kneblujemy, wiążemy i poczynamy dzieci. Ale pomyślałem sobie, że nie mogę tego powiedzieć. Bo ona jest gotowa w to uwierzyć. Więc mówię do jej, proszę pani, żona też ma takie podejście. I ona mówi do mnie, pewnie państwo nie wiecie. Pewnie państwo nie wiecie. Są takie środki, które pozwalają mieć seks i nie mieć. I będę nie przymali, jeżeli pani sądzi, że ja się z żoną kochałem 4 razy w życiu, to jest pani po prostu głupia. Ona mówi do mnie, aha, to dlaczego? Dlatego, że my traktujemy dziecko jako dar. A ja nie znam ludzi, którzy jak dostają jednego Mercedesa, to mówią, biorę, a to jest taka podarowa Mercedes. Przy drugim mówią, no dobra, parka może będzie 2 Mercedesy w porządku. Ale przy trzecim mówią, o nie, nie biorę Mercedesa, nie mam mowy, wpadka. A przy czwartym ubierają się w gumowy kombinezon i szprycują chemią, żeby przypadkiem ktoś im tego Mercedesa nie dał. Nie ma takich ludzi. Albo traktujemy coś jako dar, albo nie. Albo modlimy się modlitwą Ojcze Nasz, wierząc w to, co mówimy. Albo nie. A w modlitwie Ojcze Nasz mówimy, bądź wola Twoja, nie moja. I to jest trudno, oczywiście. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest proste. Szczególnie trudne to jest dla kobiety. Bo trzecia, czwarta, czasem piąta ciąża, już nie mówiąc o szóstej czy siódmej, to jest często trudne. Bo te dzieciaki już biegają, bo trzeba się nimi zająć, bo trzeba się nimi zaopiekować, bo czasem ta ciąża, ten stan błogosławiony wiąże się z cierpieniem, z chorobą, z ogromnym wysiłkiem. No tak, ale to jest współuczestnictwo w stworzeniu. Pan Bóg nas powołał, nas małżonków, do czegoś absolutnie niesamowitego. Do tego, żebyśmy współuczestniczyli w akcie stworzenia. Jest tylko jeden akt w jakikolwiek sposób porównywalny z tym, co my robimy. To jest akt, którego kapłan dokonuje na ołtarzu. Chleb i wino. Za sprawą Ducha Świętego staje się ciałem i krwią Chrystusa. My z elementów, a więc z płynów fizjologicznych, powołujemy do istnienia, no już jako przyczyny, współprzyczyny z aktem stwórczym Pana Boga, nową, nieśmiertelną istotą. Nie ma większego zadania i nie ma większego daru dla małżonków. I oczywiście, a wielu rodziców myśli, to jest straszliwy wysiłek. Więc słucham takiego rodziców, wielu księży, tak myśli, słucham, jest taki okazany w kościele, proszę ksiądz, mówi, są takie rodziny, takie małżeństwa, które są świetne, one takie trud podejmują.
przyszedłem do niego po mszy świętej, mówię, ksiądz, ja bym ksiądz chciał zachęcić. To nie wyszło. A do tego to jest nie tak. Dlatego, że łatwiej mieć dużo dzieci niż rodzić. Najtrudniejszy układ, jaki jest w małżeństwie, to jest mieć dwoje dzieci. Dla dziecka najtrudniejszym układem jest być jedynakiem, wbrew pozorom, a dla rodziców najtrudniej mieć dwoje dzieci. Dlaczego? No dlatego, że jak się ma jedno dziecko, to nie zawsze jest wybór. Ja teraz tego nie oceniam. Po prostu czasem tak się zdarza, czasem tak jest. Czasem pan operował małżeństwo jednym dzieckiem i koniec. I nie daje drugiego. I to chodzi konkretnie o ocenianie. Tak jest czasem. Ale to dziecko jest jakoś. Tym jedynym. Potem pojawia się drugi. Ja sobie myślę, co tak. Teraz muszę, to jest czysta psychologia. Teraz muszę zrobić wszystko, żeby to jedno dziecko, to pierwsze dziecko, nie poczuło, że przestało być jednakiem. Żeby mu nie było przykro. A to drugie, żeby nie czuło, że jest drugie. I rodzice się spinają, zaciskają zęby i robią swoje i dają radę. Dzieci już nie będą dwojgiem jednaków, ale dla rodziców to jest absolutna masakra. Czasami kompletnie absurdalna. Przychodzi do mnie koleżanka i mówi, słuchaj, no mamy straszne nieszczęście, mi się przydarzyło. I mówię, co się stało? No i przyjęli nam drugie dziecko do przedszkola państwa. Ja mówię, no to fantastycznie, to czy problem? Ona mówi, wiesz, bo pierwsze chodziło do prywatnego i my teraz nie wiemy, co zrobić. Ja mówię, no ale jaki problem macie? Ona mówi, no bo wiesz, to ten młodszy sobie pomyśli, że on jest gorszy, bo chodzi do państwowego. Ja mówię, nie wiesz, bo oczywiście przedszkolaki, to jest główne ich zajęcie. Siadają na nocnikach i mówią, a ty do jakiego przedszkola chodzisz? O, do państwowego, bez nadziei. W ogóle jesteś kompletnie... I nie rozmawiają, bo ja mówię, jeszcze nigdy nie słyszałem, ale może jakieś rozmawiają. Ale to jest oczywiście pewna anegdota, ale ludzie tak myślą. Myślą sobie, trzeciego już nie wytrzyma. Z jednym jeszcze nie wytrzyma, z dwójką... Lewo, ale trójki już nie wytrzyma. Jeśli się zdecydują, to rodzi się trzecie dziecko i nagle się okazuje, że wszystko robi się prostsze. Bo człowiek się orientuje po trzech tygodniach, że nie da rady tak wyobrażać dzieci, jak to powoduje. Nie da rady po prostu. Nie da rady wszystkiego kontrolować, wszystkiego wiedzieć, wszystkiego sprawdzić. I jeszcze z każdym dzieckiem się tyle samo czasu bawić. No co to puszczę? I okazuje się, że dzieci tak oczywiście z rodzicami, ale tak się kupują. Okazuje się, że rodzic nie musi być kolegą, nie musi być starszym bratem, może być tylko rodzicem. Bo to dzieci, bardzo moje dzieci raczej mają problem, żeby się z kimś przez chwilę nie bawić. Żeby powiedzieć, teraz chcę być sam. Sama. Natomiast tak, to nie mają problemu z tym, żeby mieć kolegę do sam. Czy najstarsza córka uczyła się jeździć na rowerze 2 lata? I nauczyła się jeździć na Wrocławiu dopiero, jak przyjechała do znajomych. Druga córka, młodsza, uczyła się jeździć na rowerze 5, czy ja ją uczyłem jeździć na rowerze 5. Po czym przyszedł do mnie syn, on to jest taki układ Irish Twins. Irlandzki bliźnięta, to znaczy rok po roku. Więc przed syn i mówi, Zosia już jeździ, ja bym też nie jeździ. Więc syn, dobra, odkręcam się kółka, patrzę, odkręcam się kółka i zadzwonił telefon. Odbieram telefon, kolega mówi, natychmiast musisz iść napisać tekst. Ja mówię, Mikołaju, tata idzie na pół godziny do domu, za pół godziny przyjdę i nauczę cię jeździć. Mówię, okej. Poszedłem na pół godziny, za pół godziny wróciłem, tylko że Mikołaj już jeździł na pół godziny. Ponieważ nauczyłem go na nim jeździć starsze siostry. I ileś obowiązków rodzicom, właśnie nie obowiązków, bo to nie są nasze obowiązki. To są zadania rodzeństwa, nie rodziców. Pada. I robi się łatwiej. Jakby tego było mało, dzieci umacniają małżeństwo. I nie mówię tego po to, żeby ktoś umacniał małżeństwo, bo przynajmniej dzieci, tylko po to, żeby pokazać pewną statystykę. Najczęściej w Polsce rozpadają się małżeństwa z jednym dzieckiem. 41% małżeństw z jednym dzieckiem się rozpada. Dlaczego to jest więcej niż małżeństwo bez dzieci? Bo bez dzieci to składa się 40%. Dlaczego tak jest? Wiele wskazuje na to, że dlatego, że jak to winne są obie strony, to więc zacznijmy od winy mężczyzn, żeby się własne wyjaśnić, a nie
nie kobiece. Otóż dlatego, że bardzo często mężczyźni nie szukają żony. Chłopaki, młodzi mężczyźni, zamiast szukać żony, szukają matki. Nowego, lepszego modelu matki. Nowy, lepszy, plus dodatkową opcję usług seksualnych. Oni w ogóle nie przyjdzie do głowy, że one mają być głową rodziny, że one mają być odpowiedzialne, że one mają ożenić się i być gotowi umrzeć dla swojej żony, a potem dla swoich dzieci. I mi się wydaje, że oni mają mieć nową, lepszą mamusię. No i potem ta nowa, lepsza mamusia rodzi dziecko i oni się orientują, że przestali być jedynakami. No i amba kompletna. No jak całe życie byli małym cesarzem i nagle jest jakiś konkurent. Mały, przeszczyt, gdyby jeszcze żona ciągle to przykład. No zaczynają szukać nowej mamusi. A że przepraszam, ale kretynek nie brakuje, to bardzo często znajduje się kredytka, która takiego pajaca przyjadła. I on zostawia żonę i dziecko i idzie do nowej kobiety. Żeby nie było, że tylko mężczyźni są. Kobiety też często myślą w ten sposób. Patrzą się szczególnie, jak się urodzi chłopak. Urodził się chłopak, patrzą się na niego i myślą, że tego starego, to ja już nie wychowam. Nie da rady. Będzie taki, jaki jest. Ale ten mały. Mogę sobie go ukształtować na idealnego męża. Oczywiście, by się zapytać, to nie dla siebie, dla kogoś innego. Tylko z jakiegoś powodu jest masa chorych układów dorosłych mężczyzn z mamusią, która ich nigdy nie wypuszcza spod swoich skrzydeł. Mogę go wychować i mąż idzie w kąt. Wszystkie siły są skoncentrowane na dziecku, a dziecko zaspokaja wszystkie potrzeby. Bliskości, czułości, ciepła. Wszystkie, które może. A szczególnie w tym okresie tuż po porodzie. I co wtedy trzeba zrobić? Otóż kobieta powinna sobie powiesić nad brzeczkiem dziecka albo nad swoim, w zależności od tego, gdzie dziecko śpi, zdjęcie męża. Żeby za każdym razem, jak podchodzi do dziecka, to widziała, kto jest jej mężem. Mąż natomiast nie może się zgodzić na to, żeby pod hasłem wiesz, no dziecko się urodziło, nie przeszkadzaj sobie, to mamusia przyjedzie do nas, a ty idź do swoich rodziców i tam sobie popracuj. To jest najbardziej krepieński współmysł i destrukcyjny i dla relacji ojca do dziecka, i dla relacji męża. Ale idąc dalej, z dwójką dzieci, to jest bardzo ciekawe, z dwójką dzieci rozkłada się już tylko 25% małżeństw. Tylko w porównaniu z 41% to jest jedno dziecko. Z trójką dzieci rozpada się 4% małżeństw. A z czwórką i więcej poniżej 1%. To nie znaczy, że nie rozpadają się. Niestety się rozpadają. No ale 41% i 1% to jest różnica zasadnicza. Ja kiedyś się na tym zastanawiałem, żony rodzinne, kochani, zobacz, to jest dowód na to, że Karol Wojtyła miał rację w teologii małżeństwa, że jak jest miłość, to jest płodność, jest bezpieczeństwo, jest otwarcie na życie, wszystko kula. No i no to jest jedna z możliwości, jest jeszcze druga. Jak ktoś ma czwórkę albo więcej dzieci, to zwyczajnie nie ma czasu na kłopoty. Coś w tym jest! Ale przecież żyjemy nie po to, żeby tracić czas na kłopoty. Żyjemy po to, żeby iść do nieba. Największym triumfem szatana, jak Peter Cliff, jest to, że on nas przekonał, że nasze życie jest wycieczką krajoznawczą. Mamy się tak przemieszczać, począć, drinka wypić, Pepsi, o jak tutaj ojciec opowiadał na kazaniu, położyć się na hamaku, albo na tym. Nie, życie nie jest i nigdy nie było w chrześcijańskiej myśli spacerem, wycieczką krajoznawczą, albo funduszem w czasach pracowniczych. Nasze życie jest walką. I mamy walczyć. Walczyć o odwagę w przyjęciu dziecka. Walczyć o odwagę w otwarciu się na życie. Walczyć o to, żeby codziennie rano stawać się lepszym mężem i lepszym ojcem. I żeby lepiej wypełniać tą funkcję. I to się ma dziać od pierwszego momentu naszego dnia. Nasze życie ma być, można powiedzieć, usłane aktami ascezy. Święty Jozemaria Estiva mówi, najlepszy akt ascezy to jest taki,
który umartwia mnie, a nie innych. A jeszcze jak sprawia przyjemność, to już jest w ogóle fantastyczna ekstaza. Więc jeśli nieco się umartwia, a żona sprawia to przyjemność, no to trzeba to zrobić. Dwa przykłady. Jak żonie jest trudne dla mnie. Jak żonie sprawia przyjemność, że ja sprzątnę, to sprzątam. Tylko teraz umartwienie dla żony. Mężczyzna, jak dowiedli amerykańscy naukowcy, widzi gorzej niż kobieta. Albo powiedzmy inaczej. W związku z tym, jak facet sprzątnie, to statystycznie w większości przypadków przychodzi kobieta i uważa, że nie zostało sprzątnięte. Albo zostało sprzątnięte źle. Co wtedy robi kobieta? No niestety się nie umartwia. Tylko zaspokaja, przepraszam, że tak mówię, ale zaspokaja swoje kobiety. Czyli poprawia mężu. Nie ma, już wiem, że to jest tylko zwania asceza, ale też jest to głupota, przepraszam. Dlaczego? Dlatego, że mąż przy piątym razie już nie będzie sprzątnięty. Będzie wolał wysłuchać jęczenia, że nie zostało sprzątnięte, niż patrzeć się, jak dwa razy jest zrobione to samo. No bo po co ja mam sprzątać, jak żona po mnie przyjdzie i poprawi? Dwa razy to samo. To lepiej niech pobędzie i sprząta. Więc ascezą kobiety jest zaakceptować, że zostało to zrobione tak, jak był to w stanie zrobić mąż. To też jest ascezą. Też jest umartwienie. I powstrzymać się od komentarza. Czasami nawet kobieta nie sprząta, za to skomentuje. Więc asceza to jest coś, co mnie umartwia, a drugiej strony sprawia przyjemność. Nie ma lepszego. Ale tej ascezy nie będzie, jeśli nie będziesz takich mniejszych ćwiczeń ascetycznych. Moim ulubionym ćwiczeniem ascetycznym jest chwila bohaterska. Chwila bohaterska to jest ustawienie budzika na konkretną godzinę i wstanie w momencie, w którym on zadzwoni. Nie, że wciskam drzwi. Jeszcze 10 minut. Jeszcze 15, no jeszcze 20. Nie, dzwoni, a ja wstaję, żegnam się, znaczy nie żegnam się z łóżkiem, tylko się odstrzyję znak krzyża i idę się pomodlić na przykład. Nic lepiej nie ustawiam. Ale wszystkie te rzeczy, o których mówię, nie będą możliwe bez dwóch rzeczy. Pierwszą z nich jest wspólna modlitwa całej rodziny. Małżeństwo i rodziny. Małżonkowie są powołani do tego, żeby się razem modlić, razem z dziećmi. Nie nauczą się nasze dzieci modlitwy, jeśli my nie będziemy się z nimi modlić. Nie będą wiedzieć, czym jest modlitwa, jeśli nie zobaczą rodziców, którzy się modlą. W tym być może przede wszystkim ojca. Bo matkę to dzieci jeszcze czasem widzą, jak się modlą. Ojca niestety odjeżdżacie. Więc przede wszystkim, że my dwoje klękamy razem i modlimy się z dziećmi. Albo siadamy i odmawiamy Boże Ojcze. I każde z dzieci, każdy z nas mówi swoje intencje. Mówi o tym, co robi. A potem Ojciec błogosławi. Nam ze znaku błogosławieństwa został już w sumie w tradycji ten znak, kiedy przychodzą młodzi i ojciec i matka błogosławią ich na drogę małżeństwa. I nie ma żadnego powodu, żebyśmy nie błogosławili, szczególnie mężczyźni. Ojcowie, ale mamy też codziennie nasze dzieci. Kiedy dziecko przychodzi wieczorem po czytaniu, to nałóżmy na nie ręce. I wypowiedzmy krótką modlitwę. Niech Cię Pan błogosławi, niechaj Cię strzeże. Niechaj Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą i uczyńmy znak krzyża na jego czole. Choćby po to, żeby w ten sposób przeciwdziałać tym wszystkim złym słowom, które mówiliśmy naszym dzieciom, bo one nam się wyrywają, bo je oceniamy, bo je odrzucamy, bo mówimy różne głupie rzeczy, ale wieczorem po błogosławieniu przyzwijmy nad nimi Boga. Jesteśmy, relacja ojca i matki do dziecka nie jest tylko relacją biologiczną. Pan Bóg nas obdarował dziećmi i prosi nas o to, żebyśmy budowali z nim również relację duchową. Ojciec może i powinien błogosławić swoje dzieci. Mama może i powinna błogosławić swoje dzieci.
przed klasówką, przed nas, bo ja tak się trzymam na ciebie kciuki. Jaki sens ma trzymanie kciuków za kogoś? No to trzymam kciuka i to komuś to coś pomaga, że ja kciuka potrzebuję, sobie go postać, mogę sobie go wsadzić, nie wiem, w ucho. Czy to coś zmieni? No nic nie zmieni. To pobłogosławmy nasze dziecko. Niech cię Pan błogosławi na tej klasówce. Niechaj cię strzeże w czasie tego momentu. A jak już koniecznie coś chcemy trzymać, to trzymaj różaniec w dłoniach za nasze dzieci i módlmy się za nasze dzieciaki. I niech one to wiedzą. I módlmy się z nimi. Rano i wieczorem. Przecież to naprawdę nie trzeba dużo czasu. Idziemy do szkoły, czy jedziemy do szkoły. W drodze do szkoły można odmówić pacierz. Jak już nie da się dzisiaj pobudzić wcześniej, bo chwila bohaterska jest zmartwieniem dla rodziców. Opinia, że da się zastosować chwilę bohaterską wobec dzieci jest naiwna i groźna. Więc, ale idziemy samochodem, czy idziemy do szkoły, czy swojego, to nie można z nimi odmówić pacierza. Wierzę w Boga, ojcze nasz, prawdaś Mamie, a nie na Boże. Jaki problem wezwać naszą patronę? I wieczorem klękamy, prosimy, powiedzcie, co was boli. Nie ma lepszej lekcji dla rodziców, bo są rzeczy, które dziecko nawet rodzicom nie powie, a na modlitwie powie. I powie, co je boli, i powie, o co prosi, i powie, czego potrzebuje. A potem przyzywajmy naszych patronów, bo przecież nie jesteśmy sami. Nasze dzieci i my mamy świętych patronów. Czasem jest śmiesznie, nasze dzieciaki zawsze mówią, jeszcze ja, to znaczy, że trzeba jeszcze się rozwać jakiś patronem. Święty Janie na przykład. Jak się nie powie święty Janie, jest ofiara na pół domu. A dlaczego mnie nie było? Życzę swoim dzieciom, żeby kiedyś był świętym. Ale, znaczy, niekoniecznie kanonizowany, ale żeby mógł pójść na niego. A to jest tylko jego. Drugi wymiar, musimy mieć czas na modlitwę. Swoją osobistą. My musimy się także modlić sami. Nie tylko z drugą żoną, ale znaleźć czas na modlitwę moją. Nastawić się sam na sam z Panem. Kiedyś błogosławiona Adwala Lampartyja w Polsce